We współpracy z Nowel Time. Julia Koszela. Ten dzień miał być taki sam. Dzisiejsze popołudnie było pochmurne i nie zapowiadało się, aby w kolejnych godzinach zaszły jakieś zmiany. Nawet tutaj, w wielkiej sali, podczas wspólnego obiadu z dziesiątkami innych ludzi. Słyszałam krople deszczu odbijające się od okien. Ten dzień zapowiadał się fatalnie. Już z samego rana spóźniłam się na zajęcia z profesorem Snape'em, co poskutkowało tygodniowym szlabanem. Miałam chodzić z Mopem i sprzątać każdy kąt jego zaplecza z eliksirami i ich składnikami. Ani trochę nie podobała mi się ta wizja. Po skończonych lekcjach pobiegłam do dormitorium, aby wziąć moje notatki do nauki zaklęć. Następnego dnia miałam egzamin, a obecnie kompletnie nic z tego nie rozumiałam. Więc jeszcze przed obiadem postanowiłam przejść się po błoniach, by pouczyć się na świeżym powietrzu. Nie zwróciłam jednak uwagi na ciemne chmury kłębiące się nad lasami. Rozpadało się, a wszystkie potrzebne notatki zamokły. Nie pomogły nawet próby schowania ich za wszelką cenę pod szatą. Ona też była przemoczona, podobnie jak reszta moich ubrań, włosy i twarz. Nie chciałam jednak ominąć obiadu, dlatego, mimo opłakanego stanu, ruszyłam do wielkiej sali. Okazało się to jednak olbrzymim błędem bo już od momentu przekroczenia progu wielkich drzwi zostałam wyśmiana przez grupkę ślizgonów. Nie odpuściłam jednak i gdy tylko usiadłam, nałożyłam sobie upragnione skrzydełka z kurczaka na duży, biały talerz. Resztę dnia miałam wolną. Nie chciałam spotykać się ze znajomymi, jak to robili inni uczniowie, więc po prostu poszłam w kierunku mojego ulubionego miejsca na zamku, Wieży Astronomicznej. Powoli zachodziło słońce, więc był to idealny moment, aby chwilę odpocząć, być może poczytać książkę, a potem pooglądać gwiazdy. Wieża była najwyższym miejscem w Ogwarcie, dzięki czemu rozgwieżdżone niebo było stąd doskonale widoczne. Na jej szczycie znajdowało się duże pomieszczenie z kilkoma ławeczkami. Teleskopy, wokół których ustawione zostały miękkie poduszki, stały przy samej balustradzie, aby uczniowie, którzy chodzili na astronomię, mieli komfort i wygodę podczas zajęć. Dzisiaj jednak to miejsce świeciło pustkami. Po piętnastu minutach dotarłam na właściwe piętro. Co jak co, ale wejście na najwyższą wieżę w Hogwarcie, na dodatek starając się nie zostać przyłapanym przez żadnego nauczyciela, było naprawdę trudne. Otworzyłam drewniane drzwi, a gdy przez nie przeszłam, upewniłam się, że się nie zatrzasnęły. Inaczej bym już stąd nie wyszła, co w przeszłości już mi się zdarzyło. Nie zdziwił mnie fakt, że znajdował się tutaj również Emanuel Rudolf Endicott, siedemnastoletni ślizgon, który tak samo jak ja kochał oglądać gwiazdy na wieży astronomicznej. Jednak, chociaż oboje byliśmy z domu węża, a ja byłam zaledwie rok młodsza od niego, nie przepadaliśmy za sobą. To zdawało się być jednak naciągane bo w rzeczywistości lubiłam go i obserwowałam. Chciałam spędzać z nim jak najwięcej chwil, gdyż właśnie w tych momentach czułam się najlepiej. Udawałam niechęć, żeby nie wyjść na jedną ze wzdychających do niego panienek, choć w głębi duszy wiedziałam, że niewiele od nich odbiegałam. Nie miałam jednak zamiaru się teraz wycofać i wrócić do pokoju wspólnego. Miało być jak zawsze. Staniemy po dwóch stronach wieży i będziemy milczeć. On może czasem pośle mi swój łobuzerski uśmieszek, a ja spławię go wywróceniem oczu. To już stało się naszą codziennością. Nic niezwykłego. Nawet jeśli za każdym razem miękły mi przy tym nogi. Tak, ten młodzieniec mógłby skraść serca wielu nastolatkom. Jego ciało zostało wyrzeźbione perfekcyjnie, niczym przez najlepszego artystę na świecie, dzięki czemu wyglądał jak jeden z greckich boków. O mój Boże, nawet ja marzyłam o tym, żeby ponownie zobaczyć go bez koszulki. Oprócz tego, jego gładka skóra mieniła się ciemną barwą, a uśmiech uwielbiałam, kiedy się uśmiechał. Miał proste białe zęby, które idealnie pasowały do jego karnacji i ciemnobrązowych oczu. A dosyć duże usta sprawiały, że miałam ochotę go pocałować. Ciemne i krótko ścięte, ale mocno kręcone włosy stały się jego znakiem rozpoznawczym. Albo może była nim blizna z prawej strony głowy. Nie dało się ukryć, że chłopak miał w sobie coś co przyciągało spojrzenia innych i zmuszało, by patrzyli się na niego dłużej niż powinni. O, ale dlaczego nikt nie zwracał uwagi na jego charakter? Przecież wygląd to nie wszystko. Może i nawet moje nogi robiły się jak z waty, kiedy na korytarzu w uśmiechu pokazywał szereg swoich zębów lub puszczał w moją stronę oczko, a serce zaczynało bić szybciej, gdy przy kolacji szeptał do ucha uroczy tekst. Ale to był tylko flirt. Chwila roztargnienia, kiedy posyłał ten wzrok. Nie przesadzajmy. Nie dajmy się omotać jakiemuś lasowi. Próbowałam to sobie uświadomić, by sprawić, że się do niego zniechęcę. Jednak nic to nie dało. Byłam zakochana po uszy. Ten chłopak żył chwilą, nie myśląc o konsekwencjach swoich czynów. Był arogancki i opryskliwy, nie tylko w stosunku do innych uczniów, ale także do nauczycieli. Uwielbiał życie w wirze zabaw i potrafił spędzić w całą noc na imprezie. Bycie w centrum uwagi sprawiało mu największą przyjemność, nawet jeśli była ona zdobyta w negatywny sposób. Endicott miał w sobie coś, co przyciągało spojrzenia każdego. Uwielbiał to wykorzystywać, a te wszystkie nieświadome niczego dziewczyny lgnęły do niego jak mucha do miodu. Posyłał zalotne spojrzenia, mówił słodkie słówka wprost do ucha, rozpalał najmniejszym dotykiem, a wszystko po to, żeby na końcu zniszczyć wszelką nadzieję szybciej niż postanowił ją dać. Co lepsze, leciałam na niego jak każda z tych łatwych panienek, który mi się otaczał. Jedyne, co mnie od nich różniło, to to, że zdawałam sobie sprawę, jak traktuje inne kobiety i mimo zauroczenia trzymałam się od niego z daleka. A przynajmniej się starałam. Tutaj, na wieży astronomicznej, robił się inne. Był spokojniejszy, a żarty, które do mnie mówił, kiedy ja udawałam, że nie słucham, były zabawniejsze niż gdy opowiadał je przy tlenionych blondynkach uwieszających się na jego ramieniu podczas przerwy obiadowej. Zdarzało mi się wtedy mocno przegryźć wargę, aby kąciki ust nie podniosły się ku górze, nie dając mu satysfakcji z poderwania kolejnej dziewczyny. <gryw> Ale on już dawno mnie poderwał. Po prostu rozum kazał mi się trzymać od niego z daleka. Był najmniej odpowiednim chłopakiem z całej szkoły, ale to właśnie jego niedostępność wpływała na to, że tak bardzo go pragnęłam. Tego razu też skierowałam się na przeciwną stronę od miejsca, w którym znajdował się Emanuel. Kątem oka dobrze widziałam, że gdy obok niego przechodziłam, jego usta wykrzywiły się w delikatnym uśmiechu, którego nawet nie planował ukryć. To był jego kolejny sposób, by pokazać, jak bardzo pewny siebie był i nie bał się obrywania w twarz od takiej istoty jak ja. Zdarzyło mi się już go uderzyć gołą pięścią w ramię, kiedy na początku naszej znajomości postanowił mnie wystraszyć. Wchodziłam wtedy po długich schodach na wieżę astronomiczną, a on znajdował się tuż za mną. O mało nie umarłam na zawał. Natomiast Emanuel wydawał się wtedy taki rozbawiony, jakby właśnie wywinął najlepszy kawał życia. — A, panienko, to dla mnie się tak wystroiłaś? — zapytał, próbując zwrócić na siebie uwagę. Jak zwykle wyglądał obłędnie. Założył czarne dżinsy, białą koszulę i rozpiętą marynarkę, prezentując się rewelacyjnie. Właściwie sama jego postawa sprawiała, że stawałam się onieśmielona. Luźno opierał się ramieniem o ścianę, na jego ustach widniał szeroki uśmiech, bawił się krawatem w swojej dłoni. Ten dzień miał być taki sam. Po dziesięciu minutach opowiadania mi o swoim życiu miał się znudzić i powrócić na miejsce na ławce. Ja miałam kląć z zachwytu nad gwiazdami na niebie, na które patrzyłam każdego wieczoru. Po kilku godzinach miałam zacząć zasypiać, a on miał powoli do mnie podejść i szturchnąć mnie w ramię, tym samym dając znak, że była to odpowiednia pora na powrót do dormitorium. Posłałabym mu wtedy wdzięczny uśmiech, i takim sposobem oboje, ale w kompletnej ciszy, wcale nie niezręcznej, jak mogłoby się wydawać, wrócilibyśmy do pokoju wspólnego i rozeszlibyśmy się w dwie różne strony do swoich dormitoriów. Tym razem było inaczej. Może to fakt, że znowu zaczął padać deszcz, przez co cała podłoga stała się śliska, a ja. Próbując uciec do środka zamku, wpadłam w ramiona chłopaka. A może coś innego, ale w chwili, w której Emanuel Rudolf Endicott trzymał mnie w swoich objęciach i czułam się najbezpieczniej w świecie, miałam ochotę go pocałować. Chciałam zatopić swoje dłonie w jego krótkich, ale na pewno miękkich włosach. Poczuć smak dymu papierosowego, który tak często znajdował się w jego płucach, albo smak miętówki, którą wkładał do ust przed lekcjami z profesor McGonagall. Już teraz mogłam wyczuć zapach wody kolońskiej, której tak często używał. Otworzyłam wcześniej zamknięte oczy i rozszerzyłam nieco wargi, próbując wziąć większy niż dotychczas oddech. Każdy zna to uczucie, kiedy jakiś chłopak zapiera dech w piersiach, prawda? Chyba miałam dokładnie tak samo, gdy moje oczy spotkały się z pięknymi, ciemnobrązowymi tęczówkami Emanuela. Chyba naprawdę stałam się jedną z tych panienek. Mm, tylko na tyle było go stać. Puścił mnie, kiedy w końcu stanęłam i nerwowo przeczesał dłonią włosy. Nie dodał już nic więcej. Po prostu skierował się w stronę zamku, a ja nadal stałam na środku wieży astronomicznej, patrząc na jego plecy, teraz okryte jedynie cienką białą koszulą, która przez deszcz idealnie pokazywał rysy jego mięśni. Stawałam się jedną z tych panienek, które Emanuel Rudolf Endicott zmieniał jak rękawiczki. Wzdychałam do niego, kiedy przychodził obok mnie, zostawiając za sobą jedynie podmuch wiatru i charakterystyczny zapach perfum połączonych z papierosami. Był typem niegrzecznego chłopca, za którym szalały wszystkie dziewczyny w szkole. Stał się bezduszny, łamał im wszystkim serca i wiedziałam, że w końcu i ja wpadnę w jego sidła. Ale kiedy nagle się zatrzymał i obrócił w moją stronę, Serce zaczęło bić mi jeszcze szybciej. Uśmiechał się i delikatnie. Zaledwie jednym ruchem ręki pokazał mi, żebym za nim poszła. Nie wahałam się, bo dziś mogło być inaczej niż zawsze. W mojej głowie powstawały nierealne plany. Może zaprowadzi mnie do pokoju wspólnego, gdzie położę się na miękką kanapę. Przyniesie gorącą czekoladę, na której wierzchu będzie unosić się słodka, gęsta piana. Napijemy się jej, patrząc sobie w oczy, a potem, a potem po prostu usiądzie obok mnie. Nic już nie będzie stało na przeszkodzie, abym mogła delikatnie pochylić się w jego stronę i chwycić dłońmi jego policzki. Pod palcami czułabym kilkudniowy zarost które przy pocałunku lekko bym nie podrapał. W końcu nic nie stałoby na przeszkodzie, aby mogła złączyć jego usta z moimi. W tym momencie należałby do mnie, a nie do jednej z blond włosych ślizgonek, która bezkarnie, ukrywając się gdzieś za filarem, przypatrywałaby się nam zazdrością. Mogłabym zrobić z nim wszystko, co chciałam. Odchyliłabym nas tak, żebyśmy leżeli, ściągnęłabym jego koszulkę, aby móc ponownie zobaczyć jego mięśnie brzucha, tak jak wtedy, kiedy zapłakana wparowałam do męskiej szatni po jego treningu quidicza. Tym razem kciukiem nie otarłby moich łez i nie przyciągnąłby do klatki piersiowej w opiekuńczym geście. Spokojnym tonem nie powiedziałby: pogadajmy. I nie zaprowadził mnie na błonia, gdzie mogłabym się wypłakać. Nie trzymałby mojej dłoni, ażbym się nie uspokoiła. Nie dodałby, co za dupek. I nie poszedłby na pojedynek z Kristoferem, który wtedy złamał mi serce. I po tym wszystkim nie przestałby zwracać na mnie uwagi, której tak bardzo potrzebowałam. Ale teraz było lepiej. Mogliśmy skończyć lepiej. — Idziesz? — zapytał, wyciągając w moją stronę dłoni. Na jego twarzy nadal znajdował się ten sam łobuzerski uśmiech, a on, nawet przemoczony, kiedy duże krople wody spadały z jego twarzy, wyglądał nieziemsko. Chwycenie jego dłoni oznaczało wejście w jego świat. Ale wkroczyłam do niego w momencie, kiedy zaczęłam postrzegać go jako kogoś innego niż znajomego zwierzy astronomicznej. Próbowałam się powstrzymać, zachować honor, trzymać się od niego z daleka, by nie zboczyć na zły tor i aby przypadkiem wszystkiego nie zepsuć. Ale zrobiłam to. Złapałam za jego dłoń, przez co na mojej twarzy. Pojawił się szeroki uśmiech. Emanuel ciągnął mnie wzdłuż ciemnych i długich korytarzy. Przy zakrętach uważnie się rozglądał, upewniając się, że żaden z profesorów nas nie zauważy. Cały czas mieliśmy splecione palce, a mi nawet przez myśl nie przeszło, aby zepsuć ten wyjątkowy moment. W końcu zatrzymaliśmy się. Emanuel otworzył duże i szerokie drzwi do jednego z pomieszczeń na pustym korytarzu, a moim oczom ukazała się sala od eliksirów, do której absolutnie nie wolno było nam wchodzić. Ale on się nie przejmował. Uśmiechnął się figlarnie i pewny siebie przekroczył próg skrzypiących drzwi, ciągnąc mnie za sobą. Jednym ruchem różdżki. Zapalił wszystkie znajdujące się tutaj świece, a ja spokojnie usiadłam na jednym z drewnianych stolików. Chłopak stanął naprzeciwko mnie, jego ręce znalazły się po dwóch stronach moich bioder, a serce znowu tego dnia zaczęło bić szybciej. Krystyna zaczął. Zatrzymałam w płucach całe powietrze, czekając, co powie dalej. Delikatnie podniosłam wzrok na jego ciemnobrązowe oczy, które wlepiały we mnie magnetyzujące spojrzenie. Mam zamiar Cię teraz pocałować, powiedział spokojnie. I w tym momencie kompletnie nic nie stało na przeszkodzie. Zamknęłam oczy, kiedy jego usta bez pośpiechu opadły na moje. Wargi zaczęły wygrywać własny rytm, a ja czułam motyle w brzuchu. Emanuel jedną dłonią trzymał mnie w tali tuż pod długą szatą, a drugą położył na moim karku, nie pozwalając mi się oddalić nawet kawałek. Mój plan nie zakochania się w Nim legł w gruzach, ten chłopak samego Boga mógłby owinąć sobie wokół palca. Nic dziwnego, że bez problemu zrobił to ze mną. Dałam się wrobić w te jego piękne oczy i uśmiech prosto z czerwonego dywanu, od którego miękły nie tylko kobiece serca, ale też nogi. Słowami rzucał tak sprawnie, jak zaklęciami, nie zważając na to, że był czarodziejem. Czarował i rozpalał dotykiem. Był idealny. Smak alkoholu, pozostający na jego ustach, który pewnie musiał wypić siedząc na wieży astronomicznej, nie wydawał się odrzucający. Może po prostu dlatego, że był on na nim, a wszystko co było związane z Emanuelem było doskonałe. A potem nie czułam już nic. Nie było jego dotyku. Charakterystyczny zapach się ulotnił, a palący się dotychczas żar w moim ciele zniknął. Słyszałam jego oddalające się kroki, a kiedy otworzyłam oczy, zauważyłam go w drzwiach prowadzących do wyjścia. Ostatni raz na niego spojrzałam, kiedy ten ze swoim typowym, zalotnym wyrazem twarzy skanował mnie wzrokiem. W tym momencie Nasza chwila się skończyła, a on potraktował mnie jak jedną ze swoich panienek, kiedy ja byłam w nim szaleńczo zakochana, i już nie byłam w stanie tego ukrywać.